Nie milkną echa decyzji prezesa PiS. Jarosław Kaczyński zapowiedział zmniejszenie o 20% uposażenia parlamentarzystów, obniżenie pensji części samorządowców oraz przekazanie ministerialnych premii na cele charytatywne. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek uzasadniała tę decyzję brakiem społecznej akceptacji dla nagród. Według polityków PO zwrot nagród jest dobrą decyzją, ale po zmianach największą karę poniosą jednak samorządowcy. Zdaniem Nowoczesnej i PSL zapowiadane zmiany są nerwową reakcją na spadające sondaże. Szczegóły zmian zapowiadanych przez prezesa Kaczyńskiego mamy poznać, kiedy zostaną one złożone w Sejmie. Ma to się stać na jednym z najbliższych posiedzeń. W Nowym Jorku odbyła się specjalna, zwołana na wniosek Rosji, sesja Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dotyczyła ona próby otrucia Siergieja Skripala i jego córki. Ambasador Rosji przy ONZ ostrzegał Wielką Brytanię, że oskarżając Moskwę o zamach na byłego szpiega, i tutaj cytat, igra ona z ogniem i będzie tego żałować. Natomiast ambasador Londynu wskazywała, że Rosja mnoży wersje wydarzeń, unikając odpowiedzi na najważniejsze pytania. Polski ambasador potępił bezprecedensowy atak przeprowadzony na terytorium Wielkiej Brytanii. Nawet 50 tysięcy osób spodziewanych jest dzisiaj na granicy strefy Gazy i Izraela. Piątek ma być kolejnym dniem protestów Palestyńczyków. W sumie od ubiegłego piątku w zamieszkach i ostrzałach zginęło 21 Palestyńczyków, a kilkuset zostało rannych. Manifestacje to protest przeciwko wywłaszczeniom ziemi. Palestyńczycy domagają się zwrotu terenów, które obecnie są we władaniu Izraela. To pierwszy tego typu protest od wielu lat. Rządzący Gazą Hamas twierdzi, że protest ma charakter pokojowy, natomiast izraelskie wojsko uważa, że Palestyńczycy chcą w ten sposób sprowokować wojnę. Protesty mają trwać do połowy maja. Donald Trump zapowiedział, że chce wysłać oddziały Gwardii Narodowej do stacjonowania wzdłuż granicy z Meksykiem. Amerykański prezydent chce, żeby na granicy stacjonowało od 2 do 4 tysięcy żołnierzy. Władze Stanów Zjednoczonych koordynują z gubernatorami granicznych stanów sposób, w jaki Gwardia Narodowa miałaby wesprzeć federalnych funkcjonariuszy w kontroli granicznej. Żołnierze mieliby tam stacjonować, dopóki budowa muru nie zostanie ukończona. Według władz Meksyku Trump wykorzystuje ich kraj do wewnątrzamerykańskich rozgrywek politycznych.